Hejka wszystkim, z tej strony Marysia, witajcie z powrotem na moim kanale. Mamy dziś walentynki 2020, a co za tym idzie, Justin Bieber wydał swój najnowszy album Changes. Strasznie chciałabym go w końcu przesłuchać, bo wyszedł jakieś 5 godzin temu. Każda osoba na świecie go słyszała, tylko nie ja. Dlatego bez zbędnego przedłużania pozwólcie, że przejdziemy do słuchania. O matko, mamy 17 piosenek, więc trochę sobie tutaj posiedzimy. Okładka Changes jest zupełnie inna od jego poprzednich albumów. Jak widzicie, to są takie bardziej stonowane, a Changes jest czerwona, tak więc nie mogę się doczekać, aż w końcu ją kupię i dołączę do mojej kolekcji. Pierwsza piosenka na liście to All Around Me. Wow! W ogóle, co? Pierwsza piosenka. A ja już płaczę. Lecimy dalej, piosenka numer 2, Habitual. Okej, to z grubej rury widzę, lecimy od początku. Te wysokie dźwięki to jest taka trochę charakterystyczna rzecz Justina i miło w końcu to usłyszeć znowu w jakiejś fajnej nowej piosence. Nie, naprawdę, ja jestem w szoku. Trzecia piosenka to Come Around Me. Ja tu czuję taki vibe, wiecie o co chodzi. To jest ta piosenka, co była w zwiastunie całej tej serii filmów dokumentalnych, płyty, trasy i tak dalej, całej tej nowej ery Justina, Changes. I to była jedna z piosenek, na które najbardziej czekałam, więc o mój Boże! Czwarta w kolejności to piosenka Intentions i jeżeli śledzicie Justina, no to doskonale wiecie, że wypuścił już tę piosenkę jakiś czas temu razem z teledyskiem i ja osobiście ją bardzo lubię, dlatego tutaj dosłownie taki, wiecie, kawałeczek, żeby była płyta w całości, ale to nie będzie taka moja pierwsza reakcja, no bo doskonale znam tę piosenkę. Cała ta piosenka jest taka po prostu urocza i aż robi się tak mega ciepło na sercu, kiedy się tego słucha. Mogę się założyć, że następną piosenkę doskonale znacie. Jest to piosenka Yummy, czyli tak naprawdę pierwszy singiel z tej płyty, który został wydany. Spotkał się on z dosyć sporą ilością hejtu. Liczyłam na coś troszeczkę innego, aczkolwiek teraz już patrząc na to z perspektywy czasu, jestem w stanie zobaczyć tę zależność, że wiecie, single to są zwykle piosenki, które są takie catchy, nie są za bardzo ambitne, no powiedzmy sobie to szczerze, i piosenki, które zwykle lecą w radiu, tak więc to jest moim zdaniem definicja yummy. Kolejna już szósta piosenka nazywa się Available. Me too! No, powiem, że naprawdę fajna piosenka i strasznie podoba mi się właśnie kierunek i vibe, w jaki Justin poszedł, jak na razie z tą płytą, bo jest taka bardzo chillowa, teksty są mega osobiste, tak więc dziękuję ci, Justin, że napisałeś takie piękne teksty po Yummy. Dziękuję. Teraz jedna z piosenek, na które czekam najbardziej, czyli piosenka Forever. I jest na niej m.in. Post Malone. Nie wiem, czy widzieliście te filmiki na YouTubie, że kiedy obniży się głos Justina Biebera, to wychodzi Post Malone, a kiedy podwyższy się głos Post Malone, to wychodzi Justin Bieber, co jest po prostu mind-blowing, tak więc lecimy z Forever. Hi, Posty! No, nieźle, nieźle. Czy to będzie najlepszy comeback kiedykolwiek? Wydaje mi się, że tak. Dalej polecimy sobie z piosenką Running Over. To jest super.
nie wiem jakim sposobem, ale jesteśmy już w połowie tego albumu. Więc teraz 9. piosenka, Take It Out On Me. Let go! Takie R&B, czujecie to? Na co dzień zwykle nie słucham takich klimatów R&B, ale ta piosenka naprawdę mi się bardzo spodobała. I w ogóle podoba mi się kierunek, w jakim Justin idzie muzycznie aktualnie. Po prostu, wiecie, jakby patrząc na jego rozwój od pierwszej płytki aż do teraz, to jest przekrój dokładnie 10 lat, ja mam takie... Bitch, how? Bitch, you're insane! O matko, teraz... Chyba piosenka, na którą najbardziej mimo wszystko czekałam, dlatego że jest to piosenka z Travisem Scottem. Jeżeli nie wiecie, to Travis Scott był najczęściej odtwarzanym przeze mnie artystą w 2019 roku, a jego album Astroworld to jest po prostu kosmos. Justin nagrał już piosenkę z Travisem Scottem na poprzedniej płycie Purpose i piosenka nazywała się Nonsense, dlatego dwóch moich ulubionych artystów razem, co po raz kolejny, co okej. O tak. Eminem hoop? Ale to ładne. Następną piosenkę już też słyszałam, więc to nie będzie taka moja pierwsza reakcja. Nazywa się ona Get Me i jest z Kelani. Spoiler alert, kocham tę piosenkę. Strasznie mnie to wkurza, że ta piosenka moim zdaniem nie dotarła do jakiejś super wielkiej liczby odbiorców. Jest totalnie niedoceniona, dlatego też polecam zapoznać się z całą piosenką. Kolejna piosenka to ETA, jakiś dziwny skrót, nie mam pojęcia co się za nim kryje, tak więc musimy się przekonać. To brzmi jak początek do All That Matters. What the fuck? To jest zdecydowanie Vibe Journal z 2014 rok. Hi, how are you? O, wow, wow! No, nieźle Justin poleciałeś, nie, serio. To jest jedna z moich topowych piosenek z tego albumu, już jestem w stanie wam to powiedzieć po jednym przesłuchaniu. Następnie mamy piosenkę Changes, czyli tę tytułową z całej płyty, dlatego też jestem niesamowicie ciekawa, co tutaj się kryje pod tą piosenką, bo z doświadczenia wiem, że i Purpose, i Believe to są emocjonalne bomby, dlatego obawiam się, że będę płakać. O nie, już czuję, że to będzie się... O jest! Ja nie wiem, co mam powiedzieć, jakby... Odebrało mi mowę dosłownie i nawet nie tyle tak się wzruszyłam, że melodia była ładna, tekst był ładny, tylko po prostu na przestrzeni kilku poprzednich lat, oglądając Justina, jak był naprawdę na samym dnie psychicznie, gdzie po prostu czuł się okropnie i to naprawdę było widać. Serce mi się łamało za każdym razem, kiedy widziałam, jak wstawiał te zdjęcia, gdzie po jego oczach po prostu można było wyczytać, że to jest jeden z najgorszych okresów w jego życiu i po prostu fakt, że on wrócił teraz do nas z nową muzyką, że wiecie, odnalazł się z Hailey, jest szczęśliwie zakochany, jest mężem. Strasznie jestem dumna z tego, co przeszedł i że dał radę po prostu. Dużo osób się od niego odwróciło właśnie komentując, że on się już skończył, że on już nigdy nic w życiu fajnego nie zrobi. Ludzie go mieszali z błotem, co po prostu
było dla mnie nie do pomyślenia, jak można tak traktować człowieka. Idziemy za czasem, nie chcę się jakoś specjalnie ogarniać poza kamerą, bo chcę, żeby te reakcje były jak najbardziej takie, wiecie, prawdziwe. Tak więc kolejna piosenka, już 14, nazywa się Confirmation. Take a moment to cherish this space. So quick to move forward, no pressure, and we got the rest. Got the rest, got the rest of our lives. Człowieku, ty mnie psychicznie tu zabijesz. Ja już nawet nie chcę patrzeć w podgląd. Po co ja malowałam oczy eyelinerem dzisiaj? What the fuck, Marysia, co ty sobie myślałaś? Jestem najgorsza na świecie, bo nie mam pojęcia jakim cudem, ale pominęłam jedną piosenkę w mojej reakcji i jest to piosenka That's What Love Is, dlatego też wyglądając tak w totalnym na podomu outficie, przesłuchamy sobie razem tę piosenkę. You teach me patience. Never understood what it meant to submit to love. It's a blessing that you're in my life. Powiem wam tak zupełnie szczerze, że na początku, te kilka lat temu, kiedy Justin się jeszcze z Hailey przyjaźnił, to nie przepadałam za nią. I kiedy dowiedziałam się, że są razem, to miałam takie... może to nie ona, a może ktoś inny, ale teraz z perspektywy czasu jest mi naprawdę głupio, bo jak widzę, jak bardzo on jest szczęśliwy, jaki pozytywny wpływ ma Hailey na niego i na jego życie, to w życiu nie pomyślę już tak drugi raz, mega im kibicuję i jestem wdzięczna za to, że się znaleźli i że tak dobrze im się układa. Następnie mamy piosenkę At Least For Now. Że ja nie Co ty zrobiłeś, człowieku? Co ty zrobiłeś? Dobra, słuchajcie, została ostatnia piosenka. Zakończymy odsłuch tego albumu remiksem do piosenki Yummy. W momencie, kiedy kliknęłam play, zadzwoniła moja mama. Pozdrawiam. Halo? Nie wierzę, ale przesłuchaliśmy cały najnowszy album Justina Biebera. Mam nadzieję, że ktokolwiek dotrwał do końca i mam nadzieję, że YouTube nie usunie mi tego filmu z powodu praw autorskich. Proszę, zostawcie ten filmik, bo jest niezły, powiem tyle. Ta płyta jest totalnym sztosem i będę ją polecała dosłownie każdemu. Nawet jeżeli ktoś nie jest fanem Justina, to wydaje mi się, że te piosenki są tak różne i jest ich na tyle dużo, że każdy mimo to będzie w stanie znaleźć tam coś dla siebie. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Wysyłam wam buziaczki. No i widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Pa, pa!